Czy to coś jest nie tak z moją kapą, czy to 55 odcinek twoim zdaniem? Także nadszedł ten moment, 55 odcinek, wracamy po krótkiej przerwie, kończąc już nasze zmagania powoli w tym programie. 55 odcinek Przemysław Kania, witam serdecznie. A moim gościem w dzisiejszym odcinku, w tym odcinku mam taki powrót trochę do korzeni tego programu, o czym ten program był na początku, bo właśnie niedawno tacy państwo z radia zarzucili mi, że ale jak to młodzi, a tu nagle Czesław Mozil, nie to żeby nie był młody, wkrótce Damian Ukerze, Michał Milowicz, więc zgodnie z tym co powiedzieli wracamy, także dzisiaj ze mną osoba bardzo młoda, bardzo, najprawdopodobniej znacie, a jeśli nie, to dzisiaj poznacie. Moim gościem jest dzisiaj Zosia, okrzyknięta przeze mnie raz Zuzią, nawet nie jeden, Kołodziej. Cześć. Cześć, Tomek. Przemek. Ach, śmieszne. Ach, te żarciki. Zosiu, żeby tak troszkę nie owijać też w bawełnę i cały czas gadać gdzieś tam ciągle o mnie, porozmawiajmy może dzisiaj o tobie. Okej. Jaki był ten moment, że stałaś się tą Zosią Kołodziej? Jaką? No tą taką gdzieś tam znaną w tym mieście. Tą, która dostała nagrodę od prezydenta. Taki trochę moment przełomowy. Myślę, że momentem przełomowym była przede wszystkim OPPA. Bo to było jednak duże przedsięwzięcie dla mnie, duży festiwal i to wszystko, co się wokół tego stało, bardzo mnie też rozwinęło i jakoś myślę, że przez miasto zostało to zauważone też w jakiś sposób. Jak wyglądał u ciebie proces tworzenia muzyki? Cały czas to badam, ale wydaje mi się, że podczas mojego życia zbieram cały czas jakieś doświadczenia, jakieś inspiracje i jakby napełniam siebie tym, po czym w pewnym momencie przychodzi moment, w którym jakoś to wszystko się jakoś krystalizuje i coś z tego powstaje. Okej, dobra. Znaczy, bo ja się zastanawiam, o co cię zapytać, bo tych pytań, sama wiesz, przynajmniej przy naszej pierwszej próbie nagrania tego odcinka, było dosyć całkiem sporo i rozmawialiśmy dosyć długo. Ja się tak zastanawiam, bo ty masz tak troszkę, że jesteś taką osobą, która, u której pewien obraz został wykreowany. Że ty jest taka, wiesz, grzeczna dziewczyna, wchodzi do mieszkania, od razu mówi dzień dobry, tak grzecznie stara się tak nie wychylać, jest taka spokojna, łagodna, ale z tego co mi powiedziałaś na pielgrzymce, tam gdzie się poznaliśmy, to w tobie tak w środku się gdzieś tam troszkę gotuje. Wiesz co, ja myślę, że czasem wpadam ze skrajności w skrajność może. Ale ten obraz mnie tej spokojnej, no wiesz, nie mogę wykluczyć, że też jakaś część mnie taka po prostu nie jest, bo tak po prostu jest, tylko że zachowuję pewien dystans do wielu ludzi, który pozornie może im się wydawać, że go nie ma, ale jednak mimo wszystko go czuję i też taka skorupa ochronna to też jest to. I myślę, że to dlatego, poza tym to, co ja naprawdę czuję, to co naprawdę chcę powiedzieć, wyrażam w tym, co tworzę i dla ludzi też, dla których bardzo się otwieram. Okej. To jest takie pytanie niespodzianka.
bo jego nie było wcześniej, ale sobie tak wszedłem na YouTube, wpisałem sobie Zosia Kołodziej. My rozmawialiśmy wtedy o rapsach. No. A ty nie mówiłaś, że brałaś udział w takim projekcie, gdzie śpiewałaś. A faktycznie, nie mówiłam, ale nie pytałeś nic, także... Ja widzę, że tu research wcześniejszy do wcześniejszego wywiadu był słaby, ale nie, spoko. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak, brałam w czymś takim udział, ponieważ mój brat jest takim raperem. To jest bardziej jego taka pasja, a on też ma kumpli, których rap też jest pasją, i zaprosili mnie do czegoś takiego. Ja napisałam tam swoją zwrotkę, refren. Weszłam na fita i tak to się po prostu stało, że nagraliśmy to w studio u mojego brata i wypuściliśmy to. Bardzo fajnie. Bardzo fajna współpraca. Jakie marzenie ma coś około? Oj, ale to rzeczywiste, czy...? Nie, po prostu marzenia. Marzenia nie zawsze muszą być rzeczywiste. Czasem chciałabym, żeby po prostu... a czasem nie chciałabym w sumie, żeby gdzieś tam to, co sobie wyobrażam, się stało naprawdę. Czyli na przykład mam taki pokój na poddaszu i z niego mam trochę widoku na miasto. I często lubię sobie wyobrażać, że tak naprawdę nie jestem w swoim pokoju, tylko w statku kosmicznym i że rozbiłam się na obrzeżach miasta i teraz patrzę na jakiś krajobraz, gdzie żyją ludzie, a ja nie jestem człowiekiem w sumie, więc to jest dla mnie coś nowego. Albo to wszystko w pewnym momencie wieczoru, kiedy powietrze jest takie zastałe, to wygląda wszystko jak makieta, albo jak, wiesz, w środku takich kul świątecznych są te właśnie makiety małe miast, to czasem sobie lubię wyobrażać, że to jest to. Chciałabym na przykład być hipisem przez jakiś czas swojego życia. Chciałabym pojechać dawnymi szlakami hipisowskimi z lat 60. w świat, do Katamandu, Nepalu, takie rzeczy, takie klimaty. No i z marzeń największe chyba to, żeby dobrze przeżyć życie i żeby być muzykiem i zajmować się tylko tym, bo to jest coś, co naprawdę, naprawdę kocham. Mhm. Ile ty w sumie już razy występowałaś na scenie ze swoimi numerami? Z moimi autorskimi? No. Wiesz co, ja nie liczę takich rzeczy, ale stosunkowo do tego, ile razy występowałam z coverami, to bardzo mało. Okej, okay. I ten... bo ty masz teraz w sobotę. Aha. Koncert. Zapraszamy. To możemy powiedzieć, pewnie, bo dzisiaj jest wtorek. Nie wiadomo, kiedy to wyjdzie. Dzisiaj jest wtorek, 29 października. Koncert jest 2 listopada. Drugiego, tak, zaduszny. Co będzie na tym koncercie się działo? Będzie się działa muzyka, tak jak zawsze. Ale też to, co muzyka ze sobą niesie, czyli emocje. Też piękne teksty, bo gramy bardzo, bardzo piękny repertuar. Na przykład... znajdą się tam utwory Wodyckiego, Niemena. Chcę z tobą porozmawiać o tym. Aha, okej. Okay. Wydałaś coś takiego. I dużo osób... A wiesz, że skoro dzisiaj jest wtorek, to jutro mija rok. Naprawdę? 30 października 2018. Nawet nie wiedziałam. Ja, masakra. Troszkę mi narzekałaś na to. Nadal narzekam. Dlaczego? Znaczy, wiesz co, w sumie może nie powinnam, ale to dlatego, że jestem bardzo krytyczna wobec siebie i te utwory mi się już po prostu nie podobają i uważam, że są nieaktualne. W sensie,
są aktualne, ale ja już może tak bardzo nie utożsamiam się z nimi i jakbym robiła tę epkę dzisiaj, to bardzo wiele rzeczy zrobiłabym inaczej. Bo rozumiem, że te 5 utworów, które tutaj są, są twoje. Tak. Okej. Okay. Nie każdy... Przysłuchiwałeś? A to po tym, jak się spotkaliśmy wtedy, więc już tak do końca nie pamiętam. Nie masz... Właśnie powiedziałaś, że nie powinnaś. Ja rozmawiałem, to będzie... Ten odcinek zobaczymy za jakieś półtorej tygodnia, ale rozmawiałem właśnie z Damianem Ukedże o moim słynnym filmie Niewierna. Mhm. Oj, ile jako lat krytykowałem. Mhm. Obejrzeliśmy go w piątek z moim współlokatorem. Powiem ci, to nie było takie złe. To nie był taki straszny film, jaki go zapamiętałem, aczkolwiek ten film jest ciągle w internecie. Okej, okay, ale to... Tak, ale wracając zgadzam się z tym, może ja też tak będę mieć. Tylko, że to wiesz, też są twoje odczucia. Może ja też demonizuję. Nie wiem. Co się pamiętam, jest strasznie demonizowanie Niewierną. Mm-hmm. To oglądamy, co prawda dialogi i tak dalej, gra aktorska, to zostaje to życzenie, ale kurde... Największy hejter swojej twórczości. My mieliśmy 17 lat. Ale wiesz co, myślę, że taka samokrytyka jest z jednej strony bardzo dobra, z drugiej strony bardzo zła. Często... Bo mi się wydaje, że ty trochę sobie możesz narzucić taki za wysoki poziom. W sensie, że nie możesz wypuścić niczego poniżej czegoś. Tak. A ty masz dopiero jedną epkę. No chore, co? Masakra. No wiem, ale po prostu... No tak czuję i czułabym się źle z wypuszczeniem czegoś, co nie dosięgałoby do gdzieś tam do moich ambicji. Ale masz na przykład takie parcie, żeby, nie wiem, za 2-3 miesiące wypuścić kolejną epkę? Nie, bo... Bo w ogóle co mi daje wypuszczenie takiej epki? I z czym ono się wiąże? Wypuściłam tę epkę i okej, okay, fajne doświadczenie. Mhm. Pierwsza epka i tak dalej, też pojechałam, miałam z czym pojechać do Warszawy. Ale nigdzie dalej to nie wypłynęło, bo ja też tego nie poprowadziłam. Jeszcze, bo nie potrafiłam tego poprowadzić. I teraz jak wypuszczę epkę, to tak, to na ten moment znowu będzie mój solowy śpiew i gitara. Ewentualnie dograne jakieś pianino, perkusja, gdybym miała więcej czasu, bo to też w ogóle to ta epka była robiona naprawdę na wariata, bo zrobiliśmy ją z Wojtkiem Szejwajem w jakoś, ja wiem, nie pamiętam już ile, ale mieliśmy na nią bardzo mało czasu, bo wszystko było pod offę robione. Tydzień, dwa? Dwa tygodnie może jakoś, może tydzień i ja wcześniej nie miałam w ogóle jeszcze żadnych doświadczeń z nagrywaniem rzeczy, z byciem w studiu, z obyciem z takim no, innym mikrofonem niż ma się jednak na scenie. Także wszystko było nowe i teraz jak patrzę ile na przykład jeden kawałek nagrywaliśmy, to naprawdę było dużo czasu. Ale zmierzałam do tego, co wydała mi taka epka teraz. No. Ja lubię gości, którzy sami sobie zadają pytanie i na nie sami odpowiadają. Tak, to było... No właśnie, gdzie to prowadzi? To znowu byłyby jakieś tam wydane pieniądze, znowu poprowadzenie, a ja potrzebuję teraz czegoś innego po prostu, niż wydania kolejnej epki i puszczenia ją gdzieś cicho w świat. To, że skoro sobie nie zadałeś tego pytania i ja cię zadam, czego potrzebuję zaś powoli? Potrzebuję... Stan na 29 października. 2019? Tak. No tak, no w sumie nie cofamy się do przeszłości. Nie, ja myślałem, że zapytasz na 2020. A to w sumie jest takie możliwe. Bo przy naszej częstotliwości to mogłabyś w sumie założyć, że to wyjdzie za rok. Teraz właśnie potrzebuję poukładania sobie bardzo wielu rzeczy w głowie. Potrzebuję planu, który planuję. I potrzebuję też
poukładania siebie jako człowieka. Byłam na Songwriting Campie i tam bardzo wielu, z wieloma osobami rozmawiałam o takich sprawach i widzę, jak utrzymanie się i przebicie w tej branży nie jest proste. I naprawdę to, jeśli nie chcesz robić rzeczy słabych do radia, to musisz mieć raczej plan, musisz wiedzieć, co robić, co robisz. Te kroki muszą być przemyślane. Powiedz mi, Zosiu, co to znaczy według ciebie mieć klasę? Mieć klasę to chyba zachowywać się tak, żebyś później się tego nie wstydził i robić dobrze, się wydaje. Okej, dobrze. W takim razie ostatnie pytanie. Ty oglądasz twoim zdaniem, wiesz, jakie teraz pytanie padnie. Chcesz je sobie sama zadać? Czym dla mnie jest szczęście? No, skoro je zadałaś, to... Tym, że potrafię je dostrzec. Okej. Tell me more. No właśnie tym. Często właśnie tell me more, a czasem wystarczy tylko tyle. Czyli teraz zagrasz swój numer na zakończenie odcinka. Okej. Co nam zagrasz? Zagram wam moją piosenkę, która w dalszym ciągu nie ma tytułu, bo jakoś nie potrafię utożsamić się z żadnym tytułem. To że, szanowni państwo, teraz Zosia Kołodziej w piosence, która nie ma tytułu. Jestem tylko firaną w scenografii, to zapowiada mnie sam reflektor prorok. Patrz, jak rozpuszczam kurtyny swoich włosów i staje pierwszy wers, jak u progu prolog. Tu nie ma biletów, tu po prostu wstęp masz. Jeśli wiesz, o czym mówię, to na pamięć znasz każdy akt. Ulkowe przeloty nad dnem czekamy, aż turbulencje powtórzą się. Jesteś zbiorem mej groteski i tęsknoty. Nie wychodź na mi, spętla czasowa to kłopoty. Scalasz mnie jak skóra, scala zmarszczki czoło stopy. Pętla czasowa jak kratki prototyp. Tu nie ma biletów, tu po prostu wstęp masz. Jeśli wiesz, o czym mówię, to na pamięć znasz każdy akt. Ulkowe przeloty nad dnem czekamy, aż turbulencje powtórzą się. I choć częstym wywodzem firaną w scenografii, to zapowiada mnie sam reflektor prorok. Patrz, jak rozpuszczam kurtyny swoich włosów i staje pierwszy wers, jak u progu prolog. Tu nie ma biletów, tu po prostu wstęp masz. Jeśli wiesz, o czym mówię. Moim
gościem w 55 odcinku Twojej zdanie była Zosia Kołodziej. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy kiedyś przy innym programie, żeby porozmawiać dłużej. Bo jasne, jednak troszkę to było dla mnie za mało. Dziękuję Ci bardzo. Ja Ci również bardzo dziękuję, Przemku. I wzywamy, usuńcie niewierną z internetu. Pozdrawiamy serdecznie i ukłon. Pa.